rewelacyjny sezon, oczywiście klasyfikacja generalna. Wielkie gratulacje z naszej strony i podsumuj może przede wszystkim te emocje i czy kiedy Waldek miał problemy, czy to wiedziałeś, że to już masz w garści gąskę? Oczywiście, że nie. Nie wiedziałem tego, że mam to w garści, tym bardziej, że dojeżdżając na górę okazało się, że mam awarię. Wracałem po pierwszym podjeździe wyścigowym na lawecie, więc wszystko było jeszcze nierozstrzygnięte. Można dopiero się cieszyć teraz. Jeszcze do mnie to do końca nie dociera, ale naprawdę wyścig się ułożył bardzo po mojej myśli. Pierwszy podjazd wyścigowy miałem plan pojechać bardzo zachowawczo. Okazało się, że zachowawczo może było, ale czas był bardzo dobry. Zrobiłem dużą przewagę. W drugim udało się też wygrać podjazd już z malutką przewagą nad Szymonem. Bardzo się cieszę, że przypieczętowałem tytuł wygranym wyścigiem. Korczyny zawsze się bardzo bałem i nigdy nie poznałem tej trasy dobrze, więc teraz już czuję, że się z nią zaprzyjaźniłem i naprawdę nie mogę się doczekać też jutrzejszej rywalizacji, mam nadzieję po suchym, żeby zobaczyć, jak ona się układa przy szybszej, suchej jeździe. Bardzo dziękuję wszystkim moim konkurentom za rywalizację przez cały sezon. Była naprawdę fantastyczna. Co rundę było inaczej, kto inny wygrywał. Naprawdę była zacięta walka. Rozstrzygnięcie dopiero podczas ostatniego weekendu wyścigowego mówi samo przez się. No niesamowicie dziękuję mojemu teamowi, firmie Seven Motorsport za fantastyczne przygotowanie auta. Od mniej więcej połowy sezonu auto było po prostu taką petardą, cały czas ewoluowało i naprawdę jest mega szybkie i bezawaryjne, więc no, szapoba dla nich. Bardzo dziękuję również moim partnerom w firmie Daft Code, opony do sportu, oczywiście Seven Motorsport i wielu, wielu innym za wsparcie. Chyba muszę iść świętować zatem, ale oczywiście z umiarem, żeby jutro powalczyć o rekord. No właśnie, jutro wyścig, a w zasadzie atmosfera jest taka, że jest impreza, będzie świętowanie. Opanujecie się i wystawisz się jutro na starcie. Ja jak najbardziej tak, nie ręczę za nich. Gratulacje jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Thank you.
Baratajczyk z nami po ostatniej rundzie GSMP w tym roku. Wczoraj zapewnili sobie tytuł mistrza Polski, dzisiaj w pierwszym podjeździe wyścigowym ustanowiłeś rekord trasy. Mówiliśmy o tym, że fajnie by było, żeby cię Szymon nie doszedł, a tak naprawdę poprawiłeś jeszcze swój rekord, także no, podwójny rekord mistrzostwa Polski, no, chyba nie można mieć lepszego weekendu. No, chcieliśmy zakończyć sezon tak jak należy. Czyli wygranymi. Bardzo się cieszę, że udało się zarówno pobić rekord, jak i wygrać ostatnią rundę, już jakby po rozstrzygnięciu, żeby nie pozostawić Waldkowi złudzeń. Więc bardzo, bardzo fajnie się to wszystko skończyło. Jestem przeszczęśliwy, jeszcze do mnie to wszystko nie dociera. Myślę, że dopiero jak wrócę do domu i chwilkę odpocznę, to dotrze. Więc przede wszystkim wielkie podziękowania dla moich partnerów i sponsorów oczywiście oraz dla całego teamu DAF Racing 7 Motorsport za fantastyczną pracę, świetną pomoc i przygotowanie po prostu perfekcyjnego auta. Powiedz mi, dzisiaj będzie jakieś świętowanie? No, dzisiaj już takie lżejsze, powrót do rzeczywistości. Ale jak to dzisiaj jutro... jest, jak ustaliśmy wczoraj, że wczoraj nie było, to dzisiaj nie może być lżej. No, wczoraj było bardzo słabe, a no, dzisiaj będzie lżejsze. No. Wybrnąłeś. Powiedz mi jeszcze, tylko jedziesz w Warszawę? Tak, zawsze tak. Zawsze ci kibicuję na Barburce. Tak, dziękuję bardzo i wracamy do Warszawy, mamy kawał drogi. Droga jest tutaj bardzo, bardzo trudna i długa, więc przyjedziemy pewnie późno w nocy. Znaczy o Barburkę konkretnie pytałem, ale nie doprecyzowałem. Nie, słyszałem o drodze. Nie, tak, nie doprecyzowałem. Co do Barburki, tak, jedziemy jak najbardziej, tak jak zwykle oczywiście Lancerem, więc zapraszam. Trzeba tą karową wreszcie wygrać, zawsze blisko to. Będziemy się starali oczywiście, zapraszam do kibicowania, zapraszam na Barburkę. Mam nadzieję, że na karową też się dostaniemy. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Może wygramy. Dzięki bardzo. Dzięki. Lukland jest górą, a Lukland jest przyszłość z Luklandu. Fenomenalnego gościa od nas. Fenomenalnego gościa od nas. Gościa, jest nas. Andrzej Szepieniec.